Publiczna ochrona zdrowia kona, a opieka długoterminowa jest w tej chwili w agonii. To jest moja ocena, mam do tego prawo, a patrząc na nasze dane, czyli dane Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zawarte w Centralnym Rejestrze, to tak naprawdę mamy ogromny deficyt kadr pielęgniarskich i położniczych, nie tylko, my mówimy w ogóle generalnie o wszystkich kadrach medycznych. Stąd też niektóre postulaty jako Komitetu Protestacyjno-Strajkowego dotyczące właśnie kadr medycznych. W tej chwili borykamy się z ogromnym niedoborem kadr pielęgniarskich w opiece długoterminowej domowej. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że pielęgniarki ze względu na deficyt, no, muszą zapewnić opiekę pacjentom w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. I to, jeżeli pielęgniarki pracują w tych podmiotach, no to podlegają w tej chwili regulacjom płacowym dotyczącym ustawy o płacy minimalnej dla pracowników. I właśnie ta ustawa spowodowała, że pielęgniarki zamiast podejmować pracę w opiece długoterminowej, chociażby domowej, no niestety nie realizują tych swoich zadań, ponieważ więcej zarobią w szpitalach. Taka jest prawda. Natomiast jeśli chodzi o opiekę długoterminową domową, to stawka nie została podniesiona od 2016 roku, a została wyceniana w 2015 według danych na 2013. Więc to jest naprawdę bardzo duży okres czasu od momentu wyceny do chwili obecnej, gdzie wszystko, gdzie borykamy się z inflacją, wszystko poszło do góry, tak, a akurat ta opieka została na poziomie niezmiennym od lat. Rola pielęgniarki w systemie opieki długoterminowej powinna być wiodąca. Pielęgniarka jak gdyby nadaje rytm pracy, wyznacza cele, natomiast w mojej ocenie również powinna mieć do pomocy opiekunów, tak, tych, którzy odciążą z tej pracy pielęgniarki, z tej pracy pielęgnacyjno-opiekuńczej, higienicznej pielęgniarki, natomiast same pielęgniarki, które są przygotowane do tych czynności specjalistycznych, do edukacji, do promowania tego zdrowia, do utrzymania tego zdrowia w należytym stanie, właśnie powinny taką rolę pełnić pielęgniarki. Co u nas oczywiście nie ma miejsca, bo w tej chwili mamy taką sytuację, gdzie wymagane są tylko pielęgniarki do opieki, natomiast jedni dyrektorzy widzą potrzebę zatrudnienia opiekunów, natomiast inni takiej potrzeby nie widzą, w związku z czym te braki i przeciążenie grupy pielęgniarek i położnych jest znaczące i tak naprawdę marnotrawi się potencjał tych pielęgniarek na czynności, te, które mogłyby wykonać inne zawody medyczne.